Hej, cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz. W dzisiejszym odcinku nowy event, który jest w grze, sprint punktowany, na to jest 10 dni. No i co, zadaniem jest tego eventu, aby grać bitwy i zdobywać nagrody. No, ten event jakoś nie jest za dobry, no bo tutaj tylko na początku mamy kredyty, później exp, bitcoiny, dwa kamuflaże, na końcu jest skrzynka, w której tak naprawdę no nic nie ma, trzeba na nią dużo nazbierać, bo są kredyty, kamuflaże do ładowania. Tutaj tak naprawdę nic nie ma, żeby tą skrzynkę kupować. Jeśli ktoś chce, no to do 6 poziomu zrobić, żeby exp sobie zdobyć, kredyty. Dalej myślę, że nie ma co iść, no bo tam jest, nie ma aż tak super, żeby grać te bitwy. Ilość tych bitew jest naprawdę duża, no bo tutaj mamy 80, 90, 100, 120 bitew, żeby 10 tysięcy expa zdobyć na 6 poziomie. Nie, znaczy źle mówię wam, bo tu jest tak 16 za bitwę, 5 za zwycięstwo, czyli tu jest więcej, czyli tych bitew trochę w inny sposób, czyli tak naprawdę jak to, no to 3, 4, 4, tutaj 3, tutaj jakieś 5, 9, około 12, 13 bitew, żeby to zdobyć. Jak będą wygrane, no to trochę mniej. A żeby zdobyć te skrzynki, no to trochę więcej by trzeba było zabrać. A 16 za bitwę, i to jeszcze od ligi zależy, ile się tak naprawdę, jaka jest liga, no to więcej się zdobędzie. Jak będzie tam diamentowa, no to najwięcej. Jak brązowa, złota, srebrna, no to też troszkę inaczej, troszkę mniej, troszkę więcej. No i co? Myślę, że w tym odcinku byłby na tyle. Jeśli macie jakieś pomysły, pytania, no to piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. No i co? Myślę, że w tym odcinku byłby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, ponieważ możecie zawsze się z niego czegoś dowiedzieć ciekawego. Na moim kanale są poradniki, różne filmy odnośnie DLC. Wczoraj właśnie był film o DLC na Steamie, gdzie możecie sobie za darmo złoto, kamuflaż dni premium zgarnąć. Zapraszam, żeby obejrzeć ten film. No i co, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować tego odcinka. No i co, dzięki za niedosyczenie w kolejnych odcinkach. Cześć!